Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj coś nowego. Mam dla was unboxing słuchawek Sharkun Shark Zone H30. Tutaj zobaczcie. I do tego stojak na słuchawki X-Rest Pro. Też od firmy Sharkun. Dziękuję na początku firmie Sharkun za dostarczenie tego sprzętu. Linki będą w opisie do wszystkiego. I na razie dzisiaj zrobimy sobie unboxing, a następnie na live myślę, że pogramy w CS-a wreszcie w słuchawkach. Zobaczymy, jak działają. No to cóż, lecimy z openingiem. Na początek pokażę wam pudełko. Tutaj z frontu wygląda w ten sposób. Mamy model i co ciekawe, tutaj wam od razu pokażę. Możemy je otworzyć i widzimy słuchawki w środku. Widzimy tutaj słuchawki w środku, także to jest super patent. Co chwilę je otworzymy. Z tej strony mamy słuchaweczki H30. Tutaj informacje techniczne i tutaj bardziej informacje od producenta. Wszystko możecie też sprawdzić na stronie. Tutaj mamy stojak. Bardzo ciekawy stojak. Tu możemy sobie nawet przepleść myszkę. To jest ciekawe rozwiązanie. Myślę, że się przyda. Tak wygląda z przodu. Tutaj mamy takie logo Sharkun. I tutaj możemy sobie słuchawki położyć. I tutaj informacje techniczne. No to co? Lecimy. I jeszcze mamy dwa bonusiki, ale to na sam koniec. Zostańcie do końca i oczywiście, jeśli wam się podoba, rzućcie łapkę i sprawdźcie to wszystko na stronie. No to lecimy. Lecimy z openingiem. Tu muszę odbezpieczyć. Warning jest. Dobra, będziemy się bawić. Chyba pierwszy tego typu film na moim kanale, ale będzie więcej. Kurczę. To jest mocny sprzęcik. Musimy mieć dobrą kosę. Otwieramy. Ładnie poszło, nie zepsułem. O, ładnie, ładnie. Tu na boczek. Najpierw zajmiemy się słuchawkami, później to ten stojaczek na później. O, coś takiego na początek. Game over. O, nie przeszkadzać. Gramy. Fajne, możemy sobie powiesić tutaj. Nie wiem, czy to widać. Też będę wam pokazywał chyba zdjęcia. Będą takie przebitki już takich głównych, fajnych akcesorii. Jak już wszystko wyjmiemy. Dobra. Jak wygląda w środku? Pusto? Chyba pusto. Coś jeszcze mamy, ale pusto. Dobra, tu jest to opakowanie. Odkładamy. No i wyglądają zacnie. Dawno nie miałem słuchawek na sobie. Wreszcie mogę wytestować. Tak? Tak wygląda w środku. Super, zapakowane. Tu widzę, że z takiej skóry nawet zrobione. To za chwilę wyjmiemy wszystko. Za godzinę wszystko będzie w porządku. Tutaj pałąk. Wyjdziesz? Wyjdziesz. Fajnie, wszystko wyjmiemy na początek. Tu mamy takie opakowanie ładne. I jest kabelek, zobaczcie, nawet są. Jest mikrofon. Jest kabelek z regulacją głośności. To jest świetna sprawa. Bardzo mi się przydaje w nagrywaniu i w rozmawianiu, na przykład jak gadacie z kimś na TS-ie, to regulacja głośności wam się przyda. Myślę bardzo, nie macie tak na maksa wszystkiego i nie musicie ustawiać sobie w Windowsie. To jest bardzo przydatne. Tu mamy woreczek, to za chwilę wszystko otworzymy. Woreczek, bardzo fajny. Możecie sobie wziąć na wycieczkę. Tak, to jest na słuchawki. Powinny się zmieścić, zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy, czy na moją dużą głowę wejdą. I taki manual. Tu mamy wszystko. Taki manualik. Oczywiście działa pod wszystkie systemy. Dobra. Będziemy tutaj pakować. Tak. Woreczek na koniec, zobaczymy, czy się zmieści. I mikrofon. Fajnie, że odczepiany. Niekiedy nie jest przydatny. Jak tutaj mamy taki zewnętrzny, no to taki mały nam nie jest potrzebny. Ale jak ktoś nie ma, to tutaj
Fajny bonus, czemu nie? Są takie bardziej gamingowe słuchafony, więc takie coś się bardzo przyda. Później będą testy. Dzisiaj taki unboxing. Gdzie to możemy doczepić? Tutaj mamy, ładnie. Mamy takie dwa wejścia. W sumie możemy tak zrobić. Albo tu. Dobra. Coś takiego. Tu będzie przód, nie? Tu będzie przód. Zaraz założymy. Uwaga, uwaga. Unboxing będzie trwał pół roku, ale damy radę. I kabelek, zobaczcie, jest nawet taki króciutki do laptopa. Nie, nie wystarczy, ale nie będzie nam się plątał, jak chcemy sobie właśnie w taki woreczek wrzucić. I tutaj mamy osobno. Myślę, że spokojne rozwiązanie. Jak chcecie gdzieś odłożyć na półkę, to wam ten kabel tak nie zawadza, nie? Dobra. Tu mamy fajne narzepki, super. Taki. Dark Zone. Dobra. I teraz co my tu mamy? Co my tu mamy? O kurczę. Za godzinę do was wrócę. A mamy dwa takie? Jakby się zepsuł? Nie, tu mamy. Co my tu mamy? Aż taka? Super. Czyli tak, wpinamy tu. Wpinamy tu. I tu muszę zobaczyć, jakie są oznaczenia. Słuchawki, a tu jest mikrofon, dobra. Tu jest słuchawki i mikrofon w osobnym. Także jak macie dwa wejścia, to chyba tak powinno działać. Tak, to leci do zielonego. No to powinno lecieć do różowego. Także tak będą dwa wyglądały wejścia. Nie jest na jedno. Tak, tu macie zielone i różowe. Nie wiem, czy widać. Zielony i różowy, super. A ten, myślę, że jest jeden, jak nie potrzebujemy mikrofonu. Powinien działać ten sam, jak nie potrzebujemy mikrofonu i nie będziemy w ogóle go wtykać. Powinien ten działać. Dobra, ale my tak na razie będziemy. Przetestujemy nawet ten mikrofon, myślę, na live'ie. Czemu nie? Zobaczycie, jak działa. Jaka jest różnica między takim Samsonem. Także tego na razie nie będę otwierał. Tu mam. I co ciekawe, jest regulacja głośności, jest nawet włączenie mikrofonu. Super opcja. Tu mamy takie coś. Możemy sobie włączyć, włączyć mikrofon. Bardzo fajne i regulacja. Myślę, że mi się przyda. Zdecydowanie, tak? Szukałem jakichś słuchawek z regulacją. Bo to jest ważne. Niekiedy nie ma. I trzeba tam w Windowsie wszystko grzebać. Bez sensu. Dobra. To co? Oficjalne założenie słuchawek. To sobie damy na dół. Ciekawe. A i jeszcze tutaj zaraz sprawdzimy tą regulację. Na razie przymierzamy. Oj, wytłumiają strasznie. Mamy włączoną muzykę i nic nie słyszę. Naprawdę nic. Wytłumiają strasznie, świetnie. No super. Wytłumienie jest jak najbardziej fajne. Tu mamy takie śruby. Dobra, możemy sobie odkręcić. I tutaj na maksa. Zobaczymy, jak jest na maksa. Zobaczymy, jak jest na maksa. To już drugą zrobię. Fajnie, fajnie wyglądają. Chwilę wam to opiszę, bo to mi się wydaje skóra, no, bardziej ekologiczna. Może być prawdziwa, zobaczymy. Tu jest bardzo fajny pałąk z takimi kwadracikami. Takiego. Też będą fajnie leżały. Dobra. Teraz tak jest na maksa. Jeszcze tu będziemy mogli chyba regulować to. Nie, już chyba nie. Już zobaczmy. Nie, tu już nie ma. Tylko mamy te muszle. No dobra, tu jest... Minimalnie muszę sobie zwęzić, ale już jest, jak na moją głowę wchodzą, to są eleganckie. No. Tak sobie ładnie zakluczymy.
Fajna regulacja, w miarę stała. Nic się tutaj nie powinno stać. Dobra. Naprawdę super wykonanie, jak tak pierwszy raz dotykam. To jest jakiś plastik. Tutaj mamy aluminiowe, z tego co widzę, i to jest ze skóry. Super, super wykonanie. Myślę, że w tym przedziale cenowym jest jak najbardziej ok. No i teraz możemy pykać. Tutaj mikrofon mi nie będzie akurat potrzebny, ale przetestujemy. Także tak to wygląda, nic nie słyszę, kompletnie. Nawet siebie tak lekko. I spróbujemy, czy wejdzie do worka. Spróbujemy. To jest poważne. Wchodzam do worka. Wchodzam do worka, można jechać na wycieczkę, odpiąć kabel albo wrzucić do tego. I super. Dobrze. Zostawiamy na chwilę. Myślę, że to odepniemy. Odepniemy. Jak sobie tutaj leżą. I mikrofon też na razie odepniemy. Nożyczki. Będą nam potrzebne do drugiego elementu. Tu jest taki stojak, bardzo fajny. X-Rest Pro. Czy ja to otworzę od razu? Otworzę od razu. Dobra. Jak wygląda w środku. Nic nie otwierane. Jest bąbelek. O, fajne. Metalowe, z tego co widzę. Metalowy, tak. Metalowy, bardzo fajnie. No, super zabawa. Także spodziewajcie się więcej unboxingów. W przyszłości. Dobra, bąbelki do strzelania. Jeden muszę. Cztery. Dobra, będziemy się bawić. Mamy taki stojaczek. Będziemy się bawić. Osiemka. Tu jest dość konkretna konstrukcja, to jest bardzo mocne. Powinno być na dole. I tu mamy jakieś zawiasy. W porządku. Dobra. Wszystko otwieramy. Jest instrukcja, to może się nie pogubię. No jednak się pogubię. Dobra. To lecimy. To jest na dół. Tu możemy sobie przekładać myszkę. Tak. Tak, w tym miejscu. To dobrze widać? Dobra. Tutaj, bardzo fajne. To jest takiego... takiej gumy. Ale w środku jest na pewno metal też. Dobra. Ogólnie metal i guma. I to... wpinamy w to miejsce. Dobra. Jeszcze myślę, że to na początku. Tak, to na początku. Tutaj. To będzie chyba przodem. Dobra. Dawno klocków Lego nie opłynę. Dobra, fajne. Z przodu. Tu mamy już jedno przejście do myszki. Później wam zrobię taką przebitkę, myślę, że jakieś zdjęcie po prostu. Wygląda z bliska w detalach. Tu wpinamy. Dobra. Możemy schować. Fajnie. Taki stojak, super. I to jeszcze drugie, zapasowe. Możemy sobie tutaj nawet tak podwójnie, albo tutaj z boku wpiąć, obojętnie. Gdzie chcemy. No różnie może nam myszka po blacie jeździć, więc tutaj możemy sobie wpiąć, bardzo fajnie. No i cóż. I stojak. Stojak wygląda w ten sposób. No bardzo fajnie, bardzo fajny zestaw. Także jeszcze raz dziękuję firmie Sharkoon. I co? Myślę, że to na tyle w tym unboxingu. Dobrze, jeszcze tak zaprezentujemy. No chyba już wszystko z przodu. Tak, tu jest przód.
Tak. Jeszcze tutaj macie z tyłu. Tak to sobie może ładnie na biurku leżeć. Nie będzie wam się walać. Myślę, że spoko. Dobrze. Fajne. Jeszcze bym zapomniał. Zapomniałbym. Mamy dwa gadżety. Jeden. O, zbliża się lato. Firma pomyślała. Ubieramy. Ubieramy. W sumie to też ubierzemy. O. Magicznie. Zniknął nasz woreczek. Tak wygląda zestawik. Okulary. Myślę, że też dam linka, skąd te okulary w ogóle się wzięły. I mamy jeszcze jedną paczuszkę. Także to nie koniec atrakcji. Mówiłem, żebyście zostali do końca. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Ale naprawdę nic nie słychać. To jest niewiarygodne. Ja nic nie słyszę. Dobrze. Tutaj nic takiego specjalnego, po prostu kolejny gadżet od firmy. A co my tu mamy? Jak widzę, koszuleczkę. Mamy koszuleczkę. No nie będę ubierał. Ubrać później? Ubiorę później, pokażę na zdjęciu. Elka, myślę, że się zmieszczę. Taka koszulka i wiecie co? To jest na rower bardziej. Taka z dziureczkami. To nie jest bawełna. Zaraz wam powiem. Nie ma napisane, ale to jest taka bardziej na rower. Taka luźna. Bardzo luźna. Tu mamy z tyłu Shark Zone, tak? Shark Zone. Także z tej serii. Ustawimy sobie tutaj. Super, super gadżet. Myślę, że na rower można lecieć. Może mnie spotkacie gdzieś w takiej koszuleczce. Także super. To będzie na tyle. Także dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Wbijcie na stronę Sharkuna. I dziękuję raz jeszcze za dostarczenie tego całego sprzętu. Także dzięki bardzo za oglądanie. I do zobaczenia. Hej, hej.